Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie porównamy sobie jakość dźwięku z tych dwóch głośniczków mobilnych, niedrogich głośniczków firmy ART. Jest to model ART AS B01, kosztujący jakieś 5 dyszek, więc bardzo niedużo. Oraz model stereo posiadający już dwa głośniki za 89 zł. Jest to ART AS B10. Najpierw posłuchajcie muzyki z telefonu, potem po kolei z tych głośniczków i sobie porównacie. Powiem Wam z takich moich obserwacji, że ten głośnik nie gra za dobrze, natomiast jest bardzo tani. Ten gra już troszeczkę lepiej, jest wciąż niedrogi, jest troszeczkę lepiej wykonany niż ten. Dla takich mniej wymagających słuchaczy myślę, że jak najbardziej wystarczający. Natomiast w porównaniu z takimi głośnikami za tam 400 czy 500 zł przegrywają już na starcie, tego nie będę ukrywał. No ale nie każdy potrzebuje jakiejś super jakości dźwięku. Jako tanie, przenośne głośniki sprawdzają się w miarę dobrze. W każdym razie na pewno grają lepiej niż sam telefon, to sobie za chwilkę posłuchacie. Gorzej jest przy wyższych poziomach głośności, wtedy dźwięk się niestety bardzo zniekształca, zaczynają buczeć, harczeć. Ale czego się spodziewać w sprzęcie za tak niewielką kasę. No dobrze, zaczynamy. Na początek dźwięk z telefonu. Jak słyszycie, dźwięk z telefonu raczej jest bardziej płaski, pozbawiony basów. Teraz sobie porównamy z tym mniejszym głośniczkiem. Przy większym poziomie głośności głośnik zamienia się w sprzęt wibracyjny, pomimo tych antypoślizgów przesuwał się po blacie. Natomiast dźwięk, no im głośniejszy, tym gorszy, no ale w sprzęcie tej klasy za taką cenę nie ma co wymagać cudów. Teraz posłuchamy sobie tego mocniejszego głośniczka stereo. Posłuchajcie sobie jeszcze przez chwilę, jak to wypada w połączeniu bezpośrednim. Najpierw telefon. Ok, moi drodzy, mieliście okazję sobie posłuchać dwóch głośniczków firmy ART, niedrogich głośniczków, za 50 zł, za 89 zł. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to mogliście sobie zobaczyć też w rozpakowaniu moje pierwsze wrażenia. Tutaj nic się nie zmieniło. Jakość wykonania jest taka sobie. Ten głośniczek naprawdę bardzo, bardzo podstawowy. Ten już troszeczkę lepszy, troszeczkę mocniejszy. Natomiast jeszcze daleko im do głośników z wyższej półki. No ale cena też jest bardzo atrakcyjna, więc jak szukacie głośniczka niedrogiego, nie macie jakichś specjalnych wymagań, nie ma nawet jeszcze NFC, to możecie sobie coś takiego sprawić. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego testu dźwięku i prezentacji głośników. Zapraszam Was także na inne filmy i na mojego Facebooka. Pozdrawiam Was, cześć!